czysty czwartek ma wielu wielbicieli, bowiem jak nie cieszyć się dniem, w czasie którego można bezkarnie zajadać się pączkami. Jednocześnie pełny pączków dzień rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. Z naszą kamerą gościliśmy w piekarni Machela, która z okazji tego dnia przygotowała wyjątkową ofertę. Piekarnia Machela przygotowała dzisiaj dla swoich klientów ponad 50 tysięcy pączków, które są rozwożone po naszych sklepach, znajdujących się na całym Dolnym Śląsku. U nas w dzisiejszym dniu pączki są smażone na miejscu i są one z nadzieniem różanym. Ciężko wprowadzić się w ten klimat pączków z innymi nadzieniami, czyli na przykład dzisiaj mamy chili z czekoladą, więc jest to takie niespotykane połączenie smaków. Mamy dzisiaj również w swojej ofercie chrusty ręcznie robione. My lubimy chyba tłusto, stąd tłusty czwartek. Ja uwielbiam z różą, tylko i wyłącznie. Kolejka była taka jak niegdyś, ja nie miałem prawa tego pamiętać, ale no około 20 parę osób, czyli jednak jest jakiś taki duch PRL-u w tej kolejce za towarami. No nie jest reglamentowany towar, ale rzeczywiście jemy tych pączków dużo. Ja osobiście stronię od słodyczy, ale dziś jednego zjadłem, narzeczona także. Na przykład, nie wiem, czekolada w środku, to najbardziej lubię, bo moim zdaniem jest naprawdę smaczna. Tradycyjnie, tłusto. Dużo tych pączków jemy? No co za, tak, dwa na pewno dzisiaj zjem. Całe cztery. Całe cztery, czyli chyba nie dużo. Nie, tak staramy się jeść tak w miarę normalnie, żeby trzymać linię. Jemy pączki, napychamy się ile możemy, a potem zbijamy kalorie. A ile pączków pani dzisiaj kupiła? No na razie tylko trzy i chrusty kupiłam, pudełeczko. Dla kogo taki wielki zestaw? Dla brygady budowlanej, no. Po prostu jest taki, a nie inny dzień, więc też się każdemu należy jakiś kawałek pączka w słodkości. Kojarzy pan? Tak. Czy te pączki jakoś właśnie z cukierni się różnią? Są przybliżonym smakiem, dlatego tu korzystam z tych usług tej cukierni. Lepsze są takie pączki kupne, czy może takie jak babcia albo mama zrobi w domu? Chyba raczej kupne, bo mama nigdy nie robi. Jakie pączki są pani ulubione? Z jakim nadzieniem? Z różą. Przede wszystkim z różą. Najlepsze. Zawsze jem z budyniem albo z nadzieniem różanym. Z jakim nadzieniem dzisiejsze pączki dla budowlańców? Dzisiaj jest i róża, i chili, i marmolada, tak więc dla każdego coś dobrego. Każdy na pewno coś znajdzie smacznego.